Zium. Siemano, siemano, siemano. To było zabawne. Lepiej chodź, musimy znaleźć Rona. Zamknij mordę, Ron, już i biegniemy do ciebie, kurde. Tak najszybciej jak potrafimy tylko biegniemy. Się uspokój tam, kurde. Rozumiem, że jest ci ciężko, tak jak nam. Nie myśl tylko o sobie, że ty też że ty masz, kurde, tylko ty problemy, no nie? Bo my mamy też problemy emocjonalne, na przykład. Zajebiście. Dyniowe paszteciki są nasze i idziemy dalej. Jak myślisz, co to jest? Niech pomyślę. Dobra, zanim pomyślisz, to ja do tego czasu otworzę skrzynkę, poszukam jakiegoś sekretu i będzie cacy. Dawać mi secret jakiś. Bo nie wierzę w to, że mam 4 na 5. Gdzie ja zgubiłem jeden secret? Halo? Alohomora! Kurwa. Ja się teraz naprawdę boję, że ja zgubiłem gdzieś secret. No nie jest możliwe, no kurde, nie róbcie sobie ze mnie jaj. No nie gadajcie, kuźwa, że jeden secret gdzieś kurwa poszedł się kochać. No nie, no kurwa. Ja pierdolę. Czemu? Czemu? Pytam się. Przecież tu normalnie może coś być jeszcze. No nie gadajcie, że to był ostatni secret. No nie chcę mi się w to wierzyć. No dobra, najwyżej, kurde, nie wiem, na drugim save'ie na szybkości poszukam potem sobie. Dobra, nieważne. Zobaczymy, co tam, kurde, jest przed nami. Gdzie jest ten pies? To nie jest pies. Nie ma się czego obawiać. Sirius Black nie jest tym, kim myślicie, że jest. A Parszywek nie jest szczurem, tylko czarodziejem Peterem Pettigrew. Co? Patrzcie! Wszystko wyjaśnię! Pettigrew jest animagiem. To nie Sirius Black zdradził twoich rodziców. Śmieć pierdolony.
Przez ciebie, kurde, Lily Potter i James zginęli. Śmieciu. Peter Pettigrew nie tylko wydał Jamesa i Lily Voldemortowi, ale sprawił też, że wszyscy uznali Siriusza Blacka za szpiega Voldemorta. Uzgodniono, że Pettigrew zostanie zaprowadzony do Hogwartu i osądzony przez Dumbledora. Tej nocy wyjaśnić się miała jeszcze jedna zagadka. Profesorze Lupin, co się dzieje? Zostaw to mnie! Biegnij! Siriuszu, Pettigrew nawiał! Zamienił się w szczura! Nic mu nie jest? Przynajmniej oddycha! Profesor Lupin jest wilkołakiem? To brzmiało jak wycie psa. To musiał być on! Biegnij pomóc Siriuszowi, ja zajmę się Ronem! Za dużo wątków tu naraz się dzieje. On jest niewinny. Dobrze, Harry, że bronisz Siriusza. Bardzo dobrze. Bardzo dobra postawa, mój drogi. Jesteśmy w zakazanym lesie, moi drodzy. Ale tutaj świetna muzyka nam będzie towarzyszyć. Nie wiem, czy w ogóle będziecie ją słyszeć, ale no jest po prostu bomba, no nie? Przez chwilę Harrymu wydawało się, że widzi kogoś, kto chce mu pomóc. Czy to był jego ojciec? Ale nie, to nie mógł być on. Harry, nic ci nie jest? Co się stało? Czy Siriusz jest cały? Gdzie jest Ron? Pani Pomfrey mówi, że Ronowi nic nie będzie. Potrzebuje tylko trochę odpoczynku. Niestety los Siriusza Blacka nie jest wesoły. Zamknięto go wysoko w wieży. Niedługo zostanie przekazany dementorom. Nic nie mogę zrobić. Ale on jest niewinny! Ja też w to wierzę. Wszystko, czego nam trzeba, to trochę więcej czasu. Ale... A! Zmieniacz czasu! Zmieniacz czasu? Możecie uratować dziś więcej niż jedno niewinne życie. Chciałam wam o tym powiedzieć. Potem. Profesor McGonagall pożyczyła mi zmieniacz czasu. Używałam go cały rok, żeby cofać się w czasie i móc zdążać na wszystkie zajęcia. To wiele wyjaśnia. Moglibyśmy tego użyć, żeby uratować Hardocioba. A potem polecieć na nim do wieży i uwolnić Siriusza. Musimy jednak uważać, by nasze wcześniejsze postacie nas nie zobaczyły. Trzymają Hardocioba gdzieś w tamtych okolicach. Jest strasznie cicho. Jesteś pewna, że prawidłowo przestawiłaś zmieniacz czasu? Ciągle ubolewam nad tym jednym sekretem, no ale dobra, nieważne. Możemy wtedy lecieć dalej w sumie tutaj. Patrz, tam jest Hardodziob! Wspaniale! Musimy się tam dostać! Musi być sposób na podniesienie tej platformy. Depulso! Super! Płyta Spongifus!
Powiem wam tak, no ubolewam trochę nad tym, że ten Secret się jeden zgubił. Ale ogarniemy to jakoś, najwyżej ja po prostu na drugim save'ie nagram albo pokażę wam, gdzie był ten zaległy Secret. Jakoś to ogarniemy. Udało ci się! W porządku, teraz ostrożnie. Dobrze. O nie, drzwi są zamknięte. Musi być gdzieś wyjście. Te porty. Fajna nawet muzyczka tutaj leci, taka spokojna. I tutaj trochę odniosę się do Geralda, bo pamiętam, że Geralt o tym wspominał w swoim więźniu Azkabanu. A mianowicie prawdopodobnie miejsce, w którym teraz się znajdujemy, to jest stary ten plac treningowy, gdzie właśnie się uczyliśmy lotu na Hardodziobie, gdzie był Hagrid i Malfoy i tak dalej, tylko że to jest parę lat wstecz. Nie najgorzej, Hermiono, otworzyłaś drzwi, ale jest za wysoko, żebym sięgnął. Dobra, Harry, nie musiałeś dodatkowo komentować. Już wystarczy, że Hermiona w taki dziwny sposób komentuje. Czy teraz jest dobrze? Znakomicie! Trzymaj się! Zobaczę, co tam jest. No to zobacz, co tam jest, kurde. Może coś ciekawego będzie? O, topki są, na przykład. Auć. Auć. A, w sumie... Spongibus! Jakieś ślady Hardodzioba, Harry? Na razie nie widzę! Ale homor! Depus! Elegancko. I teraz lecimy do Hermiony. Witaj! Na niewiele się to zdało! Teraz jesteśmy tu uwięzieni! Nie gadaj, głupot! Bo mamy tutaj przejście. Co ty za głupoty gadasz, Hermiona? Depulso! O nie! Chochliki! Zobaczmy w sumie, co to jest za karta, którą żeśmy zdobyli teraz. Profesor Amando Dippet, były dyrektor Hogwartu. Zakończył kadencję około 1940 roku. Profesor Armando Dippet. Okej, nie wiedziałem. Zawsze miło się dowiedzieć czegoś nowego. Rictus Sempra! Okej. Królik Lapiforce! Lapiforce! O! Bardzo fajnie. Widzicie? Patrzcie, jak ładnie tutaj fasolki są poukrywane. I kociołkowe, znaczy nie kociołkowe, Boże, paszteciki dyniowe. Spójrzmy, czy tutaj czasem nic nie będzie jeszcze ukrytego. Nie, tutaj nie widać, jakby coś było ukrytego. A może tutaj? Nie, tutaj nic nie ma. Jest wszystko w porządku, jak to się mówi. Alo, homo! A ja bym uderzył właśnie w skrzynkę. I teraz. Dopiero. Spongi. Tam jest! Trzymaj się, dziobek! Wyciągniemy cię stąd! A czemu Hermiona przez chwilę lewitowała? Tak się tylko spytam. To trochę straszne było, nie będę tego ukrywał. No ale dobra, trzeba teraz uwolnić Hardodzioba. Proszę bardzo. Ah!
Czekaj tu, Hermiono. Sprawdzę, czy już czas na ratowanie Syriusza. Bądź ostrożny, Harry! Korzystając z mocy magicznego zmieniacza czasu, Harry szedł w stronę jeziora. Chciał wiedzieć, kto rzucił zaklęcie Patronusa, które uratowało go przed demontowaniem. Czy pomógł mu jego ojciec? Czy James Potter rzucił zaklęcie Patronusa, żeby go uratować? I wtedy Harry zrozumiał. Nie zobaczył swojego ojca. Zobaczył siebie. Expecto Patronum! Jedziemy po raz kolejny z Coxem. Jak widzicie, to jest właśnie plot twist, który no jest dosyć interesujący, no nie? Były tutaj takie małe, wiecie, wskazówki, jakby to James Potter miał uratować tego Harry'ego. A się okazuje, że to... że to Harry sam siebie uratował. Patronum! Expecto Patronum! Expecto Patronum! Piękna muzyka nam w tle przegrywa. Expecto Patronum! Expecto Patronum! Expecto Patronum! Expecto Patronum! No pięknie. Ładny jalonek, powiem wam szczerze. Ale bym przytulił takiego. Harry! Nie mogę uwierzyć! Wyczarowałeś Patronusa, który przepędził tych wszystkich dementorów! To bardzo zaawansowana magia! Wiedziałem, że mogę to zrobić, bo już to wcześniej zrobiłem. Dziwne, prawda? Harry, musimy uwolnić Syriusza z wieży i wrócić prędko do szpitala, zanim ktoś się zorientuje, że nas nie ma. Racja! No, szybciutko. Chodźmy! Szybciutko, szybciutko, ogarniajcie. Alohomora! Jak? Syriuszu, lepiej się pospiesz! Mogą tu być w każdej chwili! Szybko, uciekaj! Jak ci dziękować? Uciekaj! Jeszcze się zobaczymy. Jesteś prawdziwym synem swego ojca, Harry. Ale smutno, pod... ta muzyka, kurde, zawsze powodowała u mnie, że wewnętrznie gardło mi, tutaj serce do gardła skakało. Piękna. Wieść o tym, że Sirius Black uciekł na hardodziobie, rozniosła się po szkole jeszcze przed śniadaniem. Nikt nie miał pojęcia, jak on tego dokonał. Harry, Ron i Hermiona zachowali prawdziwą wersję wydarzeń dla siebie. Poza tym, to był ostatni dzień egzaminów i nie wszyscy byli dobrze przygotowani. Nie mam pojęcia, jak ty masz zamiar zdać egzamin, Ron. Nie uczyłeś się zbyt wiele. Ja? Spójrz lepiej na siebie. Przez cały czas szukałaś obrony dla hardodzioba. Daj spokój, Ron. Używałam zmieniacza czasu, żeby się uczyć. Mam zamiar dostać najlepsze stopnie. Ona zawsze ma jakąś odpowiedź, nie? Złe wieści, Ron. Najpierw masz egzamin z Carpe Retractum. Lepiej chodźmy do klasy profesora Lupina. Pójdziemy skrótem przez portret na trzecie piętro, czy raczej schodami? Daj spokój, Ron.
No, powiem wam, że kurcze pieczone. Zostały nam już teraz tylko egzaminy, a potem czyszczenie Hogwartu i już koniec serii. Masakra, jak ta gra jest zraszowana, to jest po prostu nie do pomyślenia. Dobra, trzeba będzie sobie gdzieś zapisać. Egzaminy to ja sobie chyba na jutro zostawię. Wrogość. Oh yeah. Tu będzie... Tu będą egzaminki. Prawie jak witaminki, hehe. No i tu brakuje nam jednego sekrecika. Jeden sekret, moi drodzy. Ciekawe, gdzie on jest. Znajdziemy go za jakiś czas. Ale za ten czas ja będę już kończył. Dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę tę serię. Dajcie znać w sekcji komentarzy, co sądzicie o Harrym Potterze i więzienia z kabanu na peceta. Dajcie znać w ogóle o tych rzeczach, o tych poziomach, które dzisiaj robiliśmy sobie. No i tyle. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Zostawcie łapkę w górę lub w dół, jak się spodobało, bądź też i nie. Wbijajcie na grupę na Facebooka, Discorda, na Instagram, w szczególności na Instagram, gdyż jeżeli na YouTube nie będziecie mieli powiadomień, to na Instagramie je będziecie mieli. A na grupę na Facebooku oraz na Discord wbijcie, dlatego że tam się integruję, informuję was o odcinkach i o innych tam rzeczach, co się u mnie dzieje i tak dalej, jakby to można powiedzieć. Tak więc to by było na tyle, dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnych sesjach z Harry'ego Pottera i Więzienia Azkabanu, nie tylko. Trzymajcie się, cześć i życzę wam miłego dnia. Kurde, jak upalnie. Dobra, na razie. Cześć.